Wow, ziemia się trzęsie. Długie pęknięcia rozrywają skorupę. Potoki lawy z dużą prędkością spływają po zboczach. Powietrze wypełnia ogłuszający hałas. Wysoko nad ziemię wzlatują skały i inne odłamki. Niebo zasłaniają chmury wulkanicznego gazu i popiołu. To nie jest fabuła katastroficznego filmu. Taki jest przebieg erupcji superwulkanu. Ale nie tego się spodziewamy, gdy Mauna Loa, największy na świecie wulkan, przebudzi się ze swojego długiego snu. W 2021 roku uczeni byli przekonani, że to wkrótce nastąpi, ale jak dotąd nic takiego się nie wydarzyło. Aktywność sejsmiczna tej formacji raz wzrasta, raz wraca do normy. Tak naprawdę nie wiadomo, kiedy w końcu się przebudzi. Dlatego, aby trzymać rękę na pulsie, eksperci od pewnego czasu stale monitorują aktywność geologiczną na największej hawajskiej wyspie. Znajduje się na niej 5 wulkanów, w tym najaktywniejszy na świecie Kilauea i największy Mauna Loa. Gigant ten stanowi niemal połowę masy lądowej całej wyspy. To, co Kilauea produkuje w jeden dzień, Mauna Loa wyrzuca w 20 minut. Tak właśnie było w 1984 roku, w czasie gdy mniejszy krewniak Mauna Loa co jakiś czas miewa wulkaniczne humorki, ten smacznie sobie śpi od swojej ostatniej erupcji. Dość niedawno hawajskie obserwatorium wulkanów zarejestrowało ponad 200 mini trzęsień ziemi pod Mauna Loa. Niewykluczone, że oznaczały one zwiększony przepływ magmy pod jego podnóżami. Dzień dobry, wulkan może się przebudzać. Albo i nie. Gdyby Mauna Loa nagle wybuchła, potoki lawy w kilka godzin dopłynęłyby do najbardziej zaludnionych kurortów turystycznych, takich jak Captain Cook. W 1984 roku, gdy miała miejsce jego ostatnia erupcja, lawa dopłynęła aż do przedmieści Hilo po drugiej stronie wyspy. Tam znajduje się campus University of Hawaii. Na szczęście mieszkańcy mieli kilka tygodni, żeby przygotować się do kataklizmu. Obecnie wszyscy mają specjalne walizki z najważniejszymi rzeczami, między innymi dokumentami i pieniędzmi. Takie środki ostrożności mogą się przydać na okoliczność awaryjnej ewakuacji. Wprawdzie większość erupcji Mauna Loa obejmuje swoim zasięgiem tylko jego szczyt. Zdarzało się, że lawa docierała aż do oceanu. Co gorsza, nie wiadomo, jak potężna będzie następna eksplozja. Jaki jest najwyższy szczyt na świecie? Mount Everest, powiadacie. To zależy. Mierzony od dna morskiego do szczytu Mauna Loa przewyższa himalajską górę o 300 metrów. Wulkan jest tak wielki, że płyta pacyficzna, na której leży, zapada się pod jego ciężarem. Uczeni mówią, że gdy to monstrum eksploduje, objętość lawy na jednostkę będzie zagrażać życiu tysiącom ludzi. Na przestrzeni zarejestrowanych kataklizmów Mauna Loa wybucha regularnie niemal co 6 lat. Wprawdzie jego ostatnia erupcja miała miejsce jakieś 40 lat temu, uczeni są przekonani, że wkrótce nastąpi kolejna. Pamiętacie początkowe ujęcia? Możecie spać spokojnie. Z Mauna Loa tak się nie stanie. Widzicie, duże formacje jak ta hawajska nie są aż tak wybuchowe, ponieważ to wulkany tarczowe. Zostały tak nazwane ze względu na niską wysokość oraz podobieństwo do tarczy wojownika położonej na gruncie. Takie wulkany formuje bardzo płynna lawa. Przemieszcza się ona dalej i tworzy o wiele cieńsze potoki niż materiał piroklastyczny dobywający się na przykład ze stratowulkanu. Formacje te są wysokie i mają stożkowy kształt. Do grona takich wulkanów należy indonezyjski Krakatau. Tak więc jeśli, choć raczej powinienem powiedzieć gdy, nastąpi erupcja Mauna Loa, raczej nie zobaczymy obłoku pyłu czy ton odłamków. Najgroźniejsza wtedy będzie lawa. A ponieważ Mauna Loa to wulkan tarczowy, jego lawa jest niesamowicie płynna i ma dużą objętość. Dzięki temu może płynąć tak szybko i daleko. Posługując się teoretycznymi mapami, eksperci z hawajskiego obserwatorium wulkanów sporządzili symulację możliwych cieków lawy. Martwią ich często występujące trzęsienia ziemi, co może oznaczać zwiększone przepływy lawy pod powierzchnią ziemi. W końcu 500 do 600 trzęsień ziemi dziennie to wystarczający powód do zmartwień. Choć z drugiej strony to wcale nie musi oznaczać kataklizmu czy nieuniknionej erupcji. Dekadę temu w tym samym czasie wystąpiło kilka trzęsień ziemi, co kazało myśleć, że pod Mauna Loa mogło dziać się coś niepokojącego. Mimo to do erupcji nie doszło. Zamiast tego połowa wulkanu osunęła się nieco na południe. Niewykluczone, że w ten sposób formacja stworzyła dla magmy więcej miejsca, by zatrzymać ją pod powierzchnią. Wróćmy teraz do katastroficznej erupcji, którą widzieliśmy na początku tego filmiku. Tak zazwyczaj przebiegają eksplozje superwulkanów. To formacje, których erupcje przynajmniej raz oceniono na 8 stopień indeksu eksplozywności wulkanicznej.
To najwyższa wartość na tej skali. Superwulkany są zwykle ogromne i nie mają stożków. Dzieje się tak, ponieważ najczęściej stanowią pozostałości gigantycznych komór magmowych, które w wyniku niegdysiejszej eksplozji zostawiły za sobą kaldery. Najczęściej można je znaleźć nad punktami zapalnymi erupcji. Wulkany mogą eksplodować na ogromną skalę. Gdy do tego dochodzi, wyrzucają w powietrze ponad 1000 km² popiołu, stopionych skał i wrzących gazów. Innymi słowy, 4 takie erupcje wypełniłyby wielki kanion po brzegi. Superwulkany powstają, gdy ogromne ilości wrzącej magmy próbują wydostać się z czeluści Ziemi. Zbliżają się do powierzchni, ale nie są w stanie przebić się przez skorupę naszej planety. Z tego względu na głębokości zaledwie kilku kilometrów powstają wysokociśnieniowe zbiorniki bulgoczącej magmy. Ciśnienie to wzrasta, ponieważ coraz więcej materiału próbuje wydostać się na powierzchnię, aż wreszcie bum! Następuje supererupcja. Ostatni taki kataklizm miał miejsce w Nowej Zelandii. Gdy mówię ostatni, mam na myśli jakieś 26,5 tysiąca lat temu. Wtedy wulkan leżący pod jeziorem Taupo wyrzucił w powietrze ponad 1250 km² popiołu i pumeksu. Wyobraźcie sobie, że w tym samym czasie w powietrze wzlatuje 500 000 wielkich piramid. Taka była siła tej erupcji. Jednak najbardziej ekscytujące i mylące zarazem jest to, że wybuch wulkanu Taupo różnił się od wielu innych. Z początku wszystko przebiegało jak zwykle. Pod powierzchnią nagromadziło się ponad 500 km² magmy, a ciśnienie stale wzrastało. Jednak tuż po pęknięciu skały i po tym, jak pierwsze partie lawy wydobyły się z krateru, coś poszło nie tak. Superwulkan nagle zastygł. Katastroficzna erupcja wstrząsnęła Ziemią dopiero kilka miesięcy później. W jej wyniku w atmosferę wyleciały tysiące ton lawy, skał i popiołu. Niespotykany przebieg kataklizmu Taupo do dziś fascynuje uczonych. Ale czas superwulkanów jeszcze nie przeminął. Niewykluczone, że najbardziej niesławny z nich wszystkich znajduje się w Parku Narodowym Yellowstone. To monstrum ma na koncie co najmniej 3 przepotężne erupcje i kto wie ile słabszych. Gdyby ten potwór eksplodował z siłą porównywalną do tej sprzed nieco ponad 2 milionów lat, wyrzuciłby z siebie niespełna 2,5 tysiąca km² rozgrzanego do czerwoności materiału piroklastycznego. Tę objętość można porównać do 65 milionów kopuł Kapitolu Stanów Zjednoczonych położonych jedna na drugiej. W każdym razie uczeni są przekonani, że tu i teraz Yellowstone nie stanowi żadnego zagrożenia. Aby doszło do erupcji, zgromadzona pod ziemią magma musi być stopiona w co najmniej 50%. W przypadku kaldery Yellowstone wartość ta waha się od zaledwie 5 do 15%. Oczywiście kaldera ta nie jest jedynym superwulkanem na Ziemi. Mamy jeszcze znany już Taupo na Nowej Zelandii, japońską kalderę Aira, długą dolinę w Kalifornii czy Tobę w Indonezji. Każda z tych formacji ma potencjał supererupcji. Ale są również inne superwulkany, które jeszcze nie zasłużyły na to miano, ponieważ jak dotąd ich eksplozje były za słabe, by nazwać je supererupcjami. Przykładowo w 1883 roku wybuchł indonezyjski wulkan Krakatau. Siła erupcji rozerwała jego ściany do takiego stopnia, że do stopionego wnętrza wlała się morska woda. Różnice temperatur sprawiły, że formacja eksplodowała z ogłuszającym hukiem. Dźwięk ten słyszeli nawet oddaleni o ponad 3200 km Australijczycy. Owszem, erupcja ta zapisała się na kartach historii jako najgłośniejsza i o prawdziwie katastroficznych konsekwencjach, ale jej siła była daleka od miana supererupcji.